Witajcie. Jak pisał Joseph Addison, gdy patrzę na grobowce wielkich, umiera we mnie wszelkie uczucie zazdrości. Gdy czytam epitafia pięknych, odchodzą pragnienia nad miarę. Gdy widzę królów leżących obok tych, co ich usunęli, rozmyślam ze smutkiem i zdziwieniem o małych rywalizacjach, którymi przepełniona jest historia ludzkości. Opierając się na fałszywym systemie wartości, człowiek bardzo często rezygnuje z czegoś bardziej znaczącego na rzecz tego, co chwilowe i racjonalne. Dopiero po latach lub dziesięcioleciach uświadamia sobie, że przegrał swoje życie. W dzisiejszym materiale powiem o tym, co wspominają i czego żałują ludzie, których czas na Ziemi został już policzony. Choć w naszym życiu wszystko się zmienia, zawsze wyróżnia się w nim trzy stałe. Zmiany, wybór i zasady. Jak lubił powtarzać Stephen Covey, jeśli nie oparłeś drabiny o właściwą ścianę, to pokonywanie szczebli szybko zbliża cię do miejsca, które jest pomyłką. Podróż w głąb siebie jest konieczna, abyśmy nie zbłądzili. Ale gdzie dokładnie znajduje się ta ściana, o którą należy oprzeć drabinę? Australijska pielęgniarka Bronnie Ware przez lata opiekowała się nieuleczalnie chorymi. Jej pacjentami byli ludzie, których z hospicjum odsyłano do domu, by mogli umrzeć wśród najbliższych. Chorzy dzielili z nią wyjątkowy okres w swoim życiu, od 3 do 12 swoich ostatnich tygodni. Wszyscy pacjenci, jak zauważyła Bronnie, przechodzili najpierw etap zaprzeczenia, a następnie strachu, gniewu, żalu, ponownego zaprzeczenia, aż w końcu akceptowali to, co miało nastąpić. Wszyscy, bez wyjątku na łożu śmierci, zaczęli odczuwać ulgę. Gdy ich pytano, czego żałują i co zrobiliby inaczej, umierający poruszali takie same kwestie. Oto 5 z nich, które powtarzały się najczęściej. Żałuję, że nie żyłem tak, jak zawsze tego pragnąłem, a robiłem wyłącznie to, czego oczekiwali ode mnie inni. Jest to zdanie, które najczęściej pada z ust umierającego człowieka. Kiedy ludzie uświadomią sobie, że to już koniec i zostało im raptem kilka, maksymalnie kilkanaście dni życia, wspominają to, o czym zawsze marzyli, a czego nie zrobili. Większość z nich nie zrobiła nawet połowy tego, o czym zawsze marzyła. Chorzy musieli opuścić ten świat ze świadomością, że to, czego nie zrobili lub za czym nie podążyli, to był ich własny wybór. Bardzo ważne jest, aby zrealizować chociaż część swoich marzeń, zanim będzie na to za późno. Kiedy zachorujemy, może być już na to naprawdę za późno. Zdrowie to wolność. Prawdę tę na ogół uświadamiamy sobie dopiero wtedy, gdy zachorujemy. Zbyt dużo pracowałem. Takie wyznanie Bonnie usłyszała praktycznie od każdego umierającego mężczyzny. Mężczyźni ci nawet nie zauważyli, jak dorosły ich dzieci i żałowali, że poświęcili tak mało czasu najważniejszym osobom w swoim życiu. Praktycznie wszyscy mężczyźni, którzy postawili na karierę, żałowali tej decyzji. Jeśli zrezygnujesz ze swoich fanaberii i za każdym razem będziesz świadomie podchodził do swojego wyboru, pisze Bronnie, najprawdopodobniej będziesz potrzebował dużo mniej pieniędzy, niż ci się teraz wydaje. Mając więcej wolnego czasu, otworzysz się na nowe możliwości, które będą odpowiadały twojemu nowemu stylowi życia. Wstydziłem się swoich uczuć. Bardzo wiele osób tłumiło swoje uczucia i pomysły, aby zbytnio nie wyróżniać się w tłumie. Bezwzględne tłumienie swoich emocji i pragnień, okupione goryczą i poczuciem krzywdy, bardzo często prowadziło do powstania zaburzeń psychosomatycznych. Gdy pojawiły się problemy ze zdrowiem, ludzie ci zadowalali się codziennym życiem i nic w nim nie zmieniali. Szkoda czasu na zastanawianie się, co myślą o nas inni. Nawet jeśli nasze otoczenie z początku sceptycznie bądź negatywnie zareaguje na naszą próbę głośnego wyrażenia swoich uczuć i poglądów, nie zamykajcie się znowu w swojej skorupie. Mówienie wprost o swoich odczuciach zmieni na lepsze wasze relacje z otaczającymi was ludźmi bądź uwolni was od niezdrowych relacji. W każdym z tych przypadków będziecie zwycięzcami.
Zapomniałem o przyjaciołach. Nieuleczalnie chorzy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają przyjaciele, dopiero wtedy, gdy ich dni były już policzone. Odzyskać utraconego przyjaciela rzadko się wówczas już udawało. Wielu pacjentów broni było tak pochłoniętych codziennością i własnymi problemami, że z biegiem lat ich relacje z przyjaciółmi zeszły na dalszy plan. Słyszałam wiele wyznań, w których ludzie żałowali, że nie doceniali wartości drugiego człowieka, bo szkoda im było na to czasu i wysiłku. Wspomina Ware. Wszyscy tęsknią za najbliższymi na łożu śmierci. Jesteśmy tak zajęci zdobywaniem jak największej ilości dóbr materialnych i nowych stanowisk, ogarnięci pragnieniem sprawowania władzy nad innymi, że zaniedbujemy nasze przyjaźnie. Dopiero kiedy uświadamiasz sobie, że umierasz, wszystko, co było do tej pory dla ciebie priorytetem, przestaje mieć znaczenie. Ludzie przed śmiercią myślą również o uporządkowaniu spraw finansowych, jednakże pieniądze, kariera i status społeczny tracą dla nich wcześniejszą wartość. Jedyne, co jest dla nich wówczas istotne, to miłość i dobre relacje z najbliższymi. Mogliśmy być szczęśliwsi. Choć to dosyć zaskakujące, pisze Broni, wiele osób właśnie o tym mówi w ostatnich dniach swego życia. Pacjenci dopiero na łożu śmierci uświadamiali sobie, że szczęście to kwestia ich własnego wyboru. Wcześniej byli oni zakładnikami swoich skostniałych postaw i nawyków. Ich styl życia i emocje podporządkowane były tak dobrze znanej nam wszystkim strefie komfortu i dbaniem o własną wygodę. Strach przed zmianami sprawiał, że oszukiwali samych siebie, wmawiając sobie, że wszystko jest takie, jak powinno być. Jednak w ostatnich dniach swojego życia człowiek kompletnie nie myśli o tym, co sądzą o nim inni. Okazuje się, że można się o nic nie martwić i być szczęśliwym. Aby osiągnąć poczucie spełnienia, nie trzeba wspinać się po kolejnych szczeblach drabiny zawodowej czy podążać za trendami. Wystarczy tylko wyzbyć się strachu. Największe bitwy toczą się zawsze w naszym sercu. Tracąc wartościowe relacje, zdrowie i swoje prawdziwe ja, często zapominamy, że wskazówki zegara przesuwają się tylko w jednym kierunku. Marnujemy swój czas, siły i energię na to, czego nie jesteśmy w stanie zmienić, zamiast spożytkować je na to, na co mamy wpływ. W 2004 roku 65-letnia Irene McGee, nazywana przez najbliższych Smokey, po śmierci męża straciła dach nad głową i mieszkała na ulicach Los Angeles. Kobieta zarabiała na życie zbierając makulaturę i puszki, które oddawała potem do skupu. Pewnego dnia Irene zapukała do drzwi Elvisa Summersa, aby zabrać niepotrzebne gazety. Chociaż mężczyzna mógł wezwać policję bądź przepędzić staruszkę, nie zrobił tego, ponieważ przypomniał sobie swoją babcię, która także ledwie wiązała koniec z końcem. Kiedy Summers dowiedział się, że śpi ona pod gołym niebem, poprosił, by przyszła do niego za 5 dni. Mężczyzna pojechał do sklepu budowlanego i kupił gotowy mini dom o wartości $500. Kiedy Irene McGee znowu przyszła, pogratulował jej nowego domu. Oczywiście budynek o wymiarach 2,5 na 1,5 metra trudno nazwać prawdziwym domem. Kobieta była jednak w siódmym niebie. W taki oto sposób ten dziwny facet ze splątanymi włosami dokonał wyboru, którego nigdy nie przyjdzie mu się wstydzić. Swojego wyboru nie będzie również żałować 10 tysięcy osób, które odwiedziły chorą na ostrą białaczkę szpikową 8-letnią Delaney Brown, by zaśpiewać dla niej kolędy. Każdy z nas też ma taki wybór. Steve Jobs to wyjątkowy człowiek. Był on właścicielem firmy, która odniosła spektakularny sukces na skalę światową. Po śmierci Steve'a ujawniony został jego ostatni list, który zostawił w szpitalnej sali. Oto, co zrozumiał na łożu śmierci założyciel największego w historii ludzkości imperium cyfrowego. Doszedłem na szczyt sukcesu w biznesie. W oczach innych samo moje życie jest symbolem sukcesu. Jednak poza pracą nie miałem tak wiele powodów do radości. Moje bogactwo jest po prostu faktem, do którego przywykłem. W tym momencie, leżąc na szpitalnym łóżku, rozpamiętując całe moje życie, zdaję sobie sprawę, że wszystkie pochwały i bogactwo, z których kiedyś byłem tak dumny, stały się nieistotne z powodu nadchodzącej do mnie śmierci. W ciemności, kiedy patrzę na zielone światła sprzętu do sztucznego oddychania i słyszę dźwięk tych wszystkich machin, czuję oddech zbliżającej się śmierci.
teraz, kiedy mam dostatecznie dużo pieniędzy, nadszedł czas, aby pomyśleć o zupełnie innych kwestiach, niezwiązanych z bogactwem. W życiu są ważniejsze rzeczy. Dla niektórych są to relacje z innymi ludźmi, dla jeszcze innych sztuka czy dziecięce marzenia. Ciągły pościg za zyskiem sprawia, że człowiek zamienia się w marionetkę. Tak też stało się i ze mną. Bóg dał nam uczucia, abyśmy mogli dzielić się naszą miłością z bliskimi. Pieniędzy, których zarobiłem, nie mogę zabrać ze sobą. Mogę zabrać ze sobą tylko wspomnienia związane z miłością. To jest prawdziwe bogactwo, które będzie za tobą podążało, towarzyszyło ci, dawało siłę, aby iść naprzód. Miłość jest w stanie pokonać ogromne odległości, a więc życie nie ma granic. Dąż do zdobycia celów, które chcesz osiągnąć. Podążaj za głosem serca. Wszystko jest w twoich rękach. Jeśli masz pieniądze, możesz zatrudnić kogoś, kto będzie za ciebie prowadził samochód, wykonywał obowiązki domowe i służbowe. Jednak nie da się przerzucić choroby na innego człowieka. Utracone dobra materialne da się odzyskać. Jest jedna rzecz, która raz zgubiona, nigdy nie będzie możliwa do odzyskania. Życie. Niezależnie od tego, ile mamy lat i co osiągnęliśmy, w końcu będziemy musieli zmierzyć się z dniem, kiedy kurtyna opada. Nasz skarb to miłość. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Życie to wybór. To twoje życie. Wybieraj świadomie. Wybieraj mądrze. Wybieraj szczerość. Wybierz szczęście. Cóż, warto zwrócić uwagę na te słowa. Przecież to miłość nadaje naszemu życiu sens i rozgrzewa nasze serca. Dziękuję za lajki i udostępnianie. Do usłyszenia.